Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Nagrodę specjalną przyznano autorom modernizacji Planetarium Śląskiego, a dwie główne nagrody trafiły do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Rudy Śląskiej, która zmodernizowała Plac Niepodległości w dzielnicy Godula. Karolina Komada. Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej po modernizacji cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców. Dbają o to, ławki myją, dziennie zamiatają, także nie ma żadnych problemów. Jak to jest pierwszy plac na Goduli, jak jest zrobiony, że tak jest dobrze organizowany i czysto, że jest tak zrobione. Fontanna, ławka z Karolem Godulą, miejsce na jarmark świąteczny czy koncerty. To wszystko wpłynęło na to, że Plac Niepodległości otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszą otwartą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Bardzo słusznie, że ten skwer otrzymał tą nagrodę. Ja myślę, że prawie wszyscy są zadowoleni, bo przecież w okresie letnim no to te ławki są tu prawie wszystkie zajęte, nie? To znaczy, że ludzie lubią korzystać z tego miejsca. Jak podkreśla prezydent Rudy, to odzyskana przestrzeń, która powstała, bo chcieli tego mieszkańcy. Mieszkańcy przychodzą i przyciąga ich to miejsce. Robią sobie zdjęcia z Karolem Godulą na ławeczce. No bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się z nagrody. Jest to docenienie wieloletnich wysiłków i tego, że my poświęciliśmy czas na taką pogłębioną rozmowę z mieszkańcami, którzy mieli decydujący wpływ. W drugiej kategorii obiekt użyteczności publicznej główna nagroda trafiła do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. To ponad stuletni budynek dawnego starostwa powiatowego, który kilka lat temu ucierpiał w wyniku pożaru. Ta przepiękna sala, którą wielokrotnie pokazywaliśmy, o której marzyliśmy tak naprawdę, bo przecież długo była zamknięta, w tym roku jest odbiorcą wielu nagród. Niedawno odebraliśmy nagrodę na zamku w Warszawie, a tym razem w Urzędzie Marszałkowskim. To cieszy, że udało nam się po raz kolejny oddać mieszkańcom Zabrza przestrzeń, którą zauważają na odległość. Wszystkie miejsca i obiekty zgłoszone do konkursu musiały spełniać określone kryteria, z których kilka było szczególnie ważnych. Takie jak oddziaływanie społeczne. Tutaj zwracaliśmy mocno uwagę na konsultacje społeczne i jest to dla nas niezwykle istotny element oceny. Coraz większą uwagę zwracamy na kwestie dostępności architektonicznej i braku wykluczenia osób ze szczególnymi potrzebami. Z pewnością istotnym elementem oceny jest także odpowiedź na zmiany klimatyczne. Specjalną nagrodę marszałka za modernizację i rozbudowę otrzymało Planetarium Śląskie.